Jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, każdy natomiast w swoim szyku, jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 22 do 23 wersetu. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Ewangelia według Jana, 5 rozdział, 28 do 29 wersetu. Dwa zmartwychwstania. Słowo prawdy uczy w najbardziej jasny i pozytywny sposób, że wszyscy umarli zostaną wskrzeszeni. Żadna doktryna wiary nie opiera się na bardziej dosłownym i dobitnym autorytecie Pisma Świętego niż ta, ani nie jest bardziej istotna dla chrześcijaństwa. Należy zauważyć, że Pismo Święte nie uczy, że wszyscy zmarli zostaną wskrzeszeni w jednym czasie. Częściowe zmartwychwstanie świętych już nastąpiło, jak mówi nam Ewangelia według Mateusza, 27 rozdział 52 do 53 wersetu. Dwa zmartwychwstania różniące się czasem i tymi, którzy są przedmiotem zmartwychwstania, są jeszcze przyszłe. Są one różnie określane jako zmartwychwstanie życia i zmartwychwstanie potępienia, zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych i tym podobne. W Ewangelii według Mateusza, 14 rozdział 13 do 14 wersetu, nasz Pan mówi tylko o pierwszym zmartwychwstaniu. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział 22 do 23 wersetu, rozróżnienie pojawia się wyraźniej. Potwierdza nam to apostoł Paweł, gdyż nie miał na myśli zmartwychwstania wszystkich umarłych, wtedy gdy mówił o osiągnięciu go jakimkolwiek sposobem, o czym czytamy w Filipian, 3 rozdział 11 werset. W Księdze Objawienia, 20 rozdział 4 do 6 wersetu oba zmartwychwstania są wspomniane razem, z ważnym dodatkiem o czasie, jaki upływa pomiędzy zmartwychwstaniem zbawionych i niezbawionych. Reszta umarłych nie żyła już więcej, aż się skończyło 1000 lat. Księga Objawienia, 20 rozdział od 12 do 13 wersetu. Opisuje drugie zmartwychwstanie. To na potępienie. Księga Objawienia, 20 rozdział od 12 do 13 wersetu, opisuje drugie zmartwychwstanie. To na potępienie. Świadectwo Pisma Świętego jest jasne, że ciała wierzących będą wzbudzone spośród ciał niewierzących i pochwycone na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem w powietrzu na 1000 lat przed zmartwychwstaniem ciał niewierzących, a dokładnie na 1007 lat przed zmartwychwstaniem ciał niewierzących. Kończąc, chciałbym stanowczo podkreślić, że doktryna o zmartwychwstaniu dotyczy tylko ciał zmarłych. Ich bezcielesne duchy są natychmiast w świadomej błogości lub biedzie. Filipian, 1 rozdział, 23 werset. 2 Koryntian, 5 rozdział, 28 werset. Łukasza, 16 rozdział, 22 do 23 wersetu o tym nam mówią. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. A ty do którego zmartwychwstania zostaniesz przypisany? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz zbawiony raz na zawsze. Zbawienie jest z łaski na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeśli odejdziesz z tej ziemi niepojednany z Bogiem, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa,
to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, ponieważ pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, a nie do nieba, na które nie zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i bądź zbawiony jeszcze dziś.